Rady Miejskiej 8 kadencji przypadającej na lata 2018-2023. Witam wszystkich Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, witam Panią Sekretarz, witam kierowników jednostek podległych samorządowi, witam wszystkich Państwa obecnych na sesji. Stwierdzam kworum, 4 osoby będą zdalnie obradować na sesji, natomiast jeden radny, Tomasz Dziarski, jest nieobecny. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję pana radnego Pawła Wysołowskiego, a na protokulantów panią Maję Masłowską i Justynę Małecką. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Wysoka Rada zaaprobowała moją propozycję. Jeśli chodzi o porządek obrad, poza tymi punktami, które Państwo mają, proszę o wniesienie projektu uchwały w sprawie powierzenia burmistrzowi Ciechocinka ustalenia cen za korzystanie z kempingu położonego przy ulicy Kolejowej. Ktoś z Państwa radnych jest za tym, ażeby ten punkt wprowadzić do porządku naszej dzisiejszej sesji. Głosujemy. Proszę bardzo. Radny Dariusz Szadłowski, proszę o głos. Panie Przewodniczący, na 15 radnych, 14 za 1. Dziękuję bardzo. Czwarty punkt, przyjęcie protokołów z sesji 24, 5, 6, ponieważ protokoły były w Biurze Rady, proponuję przyjąć je bez czytania. Piąty punkt, informacja burmistrza o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka podjętych na 24, 25, 26 sesji Rady Miejskiej. Proszę o wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej, pan radny Marczyk. Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę, podejmujemy głos. Panie Przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Tym samym przyjęliśmy uchwałę numer 47/321/22. Następny punkt, informacja burmistrza o działalności między sesjami. Proszę o wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej, pan Przewodniczący Barczak. Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Panie Przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Tym samym przyjęliśmy uchwałę numer 47/322/22. W tej chwili przechodzę do punktu następnego. Informacje burmistrza o interpelacjach, zapytaniach. Odpowiedzi na interpelacje zostały dokonane drogą mailową. Ósmy punkt. Rozpatrzenie projektów uchwał, podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach. Podpunkt A. W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie gminy miejskiej Ciechocinek do Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji. Pan radny Barczak. Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Szadłowski. Panie Przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Aktywności Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Pan radny Lipiński. Panie Przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Sobieraj.
Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę. Chciałbym powiedzieć, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji te wszystkie materiały sesyjne były szeroko dyskutowane. Przechodzę do podpunktu B. Przepraszam, głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Głosujemy na tabletach. Panie Przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję. Tym samym przyjęliśmy uchwałę numer 47 na 323 na 22. Podpunkt B. W sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji. Pan radny Barczak. Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Szadłowski. Pan radny Szadłowski. Pani radna Rybczyńska może? Agnieszko? Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Pan radny Wiliński. Panie Przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał... Panie Przewodniczący, przepraszam, ale zerwało mi połączenie, już jest. Dobrze, dziękuję. Pan radny Cewicz. Dziękuję za głos. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. W uzasadnieniu petycji wskazano artykuł 7 Konstytucji z racji tego, że Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji. Ta petycja troszkę została przeprowadzona w sposób chaotyczny, albowiem jeżeli ze wstępnej oceny wynikało, że Rada Miejska nie może tego rozpatrzyć, to na podstawie artykułu 1 ustęp 1 ustawy o petycjach powinna tą petycję przekazać według mojej oceny do Ministerstwa Zdrowia, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. To jest jakby jedna rzecz. Kwestią drugą, jeżeli chodzi o szkoły i zakaz stosowania w szkołach czy przedszkolach telefonów komórkowych, to tutaj mamy statut szkoły i to dyrektorzy mogą takie zakazy ewentualnie wprowadzać. I tutaj na podstawie artykułu 99 ustęp 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, ewentualnie zmian w statutu może dokonywać organ szkoły, tudzież rady pedagogiczne, tudzież rady szkoły, artykuł 72 ustęp 1 i artykuł 80 ustęp 2 punkt 1 ustawy. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast odchodząc od kwestii ochrony dzieci, bo jakby wnioskodawca się o to zwracał, ja bym spojrzał na to trochę szerzej, z racji tego, że dyrektor szkoły jest pracodawcą, to pracodawca ma obowiązek zgodnie z artykułem 220 Kodeksu Pracy, jeżeli montuje takie urządzenia, analizować, czy te urządzenia będą stwarzały zagrożenie, czy nie będą stwarzały zagrożenia. I w tej kwestii szukałbym rozwiązań, natomiast nie przedłużając i wchodząc jakby w całość postępowania i jego przewlekłość, no bo tutaj pojawiły się błędy proceduralne co do kwestii powoływania komisji skarg petycji, ta petycja powinna być rozpatrzona wstępnie w ciągu 30 dni, powinna być przekazana do organu właściwego, czyli tak jak wskazałem wcześniej na podstawie artykułu
6 ustęp 1 o petycjach do Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan mecenas może się do tego ustosunkować? Jesteśmy. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie radny, wysoka rado, szanowni państwo. Proszę państwa, trudno się zgodzić z tymi ocenami szanownego pana radnego Jurcewicza. Artykuł 7, proszę państwa, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej został przywołany w tym przepisie nie w kontekście, o którym pan radny był łaskaw powiedzieć, a w kontekście tego, że przepis ten stanowi, iż władze publiczne działają w granicach i na podstawie przepisów prawa. Władze publiczne, czyli również organy jednostki samorządu terytorialnego. I wskazywanie artykułu 7 i odwoływanie się do kwestii podstawy prawnej oznacza, że musiałaby istnieć podstawa prawna, która wyraźnie, wprost, dokładnie i precyzyjnie powierza temu konkretnemu organowi, Radzie Miejskiej w Ciechocinku, czy w ogóle Radzie Gminy jako organowi in abstracto, możliwość procedowania w jakikolwiek sposób kwestii używania telefonów komórkowych przez dzieci uczestniczące czy będące, uczące się w placówkach oświatowych podlegających jurysdykcji gminy Ciechocinek. W takim kontekście zostało użyte to sformułowanie. Druga rzecz, jeżeli weźmiemy pod uwagę treść petycji, to ona jest wyraźnie adresowana do jednostki samorządu terytorialnego, jako do w kontekście poszukiwania podstawy prawnej u organu prowadzącego. Więc nie było powodu jakiegokolwiek, żeby przekazywać według właściwości do ministerstwa, bo gdybyśmy nawet, proszę państwa, popatrzyli na kompetencje ministra, jego kompetencja kończy się, proszę państwa, w możliwości wywołania inicjatywy ustawodawczej, która by spowodowała ewentualną zmianę ustawy prawo oświatowe albo jakichkolwiek przepisów prawa no, ochrony zdrowia publicznego, pewnie tak byśmy tą dziedzinę prawa nazwali. Proszę państwa, trzeba jeszcze tutaj też oprócz przywołanych przez szanownego pana radnego przepisów ustawy prawo oświatowe widzieć, proszę państwa, specyficzną rolę, jaką pełni gmina w tej sytuacji, mianowicie jest ona organem założycielskim, organem prowadzącym, proszę państwa, i to jest jej specyficzna rola. Oczywiście pan radny tutaj słusznie wskazywał na pewne kompetencje osób zarządzających placówkami oświatowymi, dyrektorów, ale to już jest kwestia tak zwanego prawa statutowego, z którym nic Rada Miejska wspólnego nie ma. Natomiast dyskutowanie, czy dyrektor szkoły jest organem administracji publicznej, w jakim kontekście jest organem administracji publicznej, jaka jest jego pozycja ustrojowa, jakie kompetencje władcze i tak dalej, no to jest świetna praca, może nawet i habilitacja z tego by ładnie powstała, dyrektor szkoły jako organ administracji publicznej. Więc poza tym też, proszę państwa, jeżeli nawet byśmy go uznali za organ administracji publicznej, bo pewne cechy władcze, normatywne pewnie by i spełniał, to i tak, proszę państwa, jeszcze mamy Radę Pedagogiczną, właśnie Radę Rodziców i szereg innych organów, które tu szanowny pan radny z doświadczenia swojego podpowiada, więc zarówno, proszę państwa, istniała przesłanka pozytywna do tego, żeby Rada Miejska w Ciechocinku się nad petycją pochyliła, jak i również, proszę państwa, zaistniała przesłanka normatywna do tego, aby zaproponować szanownym państwu podjęcie uchwały nieuwzględniającej petycję, nie ze względu na brak podstawy prawnej, tak jak w tym kontekście kompetencji, jak wskazywał pan radny, tylko ze względu na to, że kwestia posługiwania się telefonami komórkowymi nie jest dzisiaj, tu nam brakuje podstawy prawnej, nie podstawy prawnej do tego, żeby się Rada nad tym pochylała, bo ta podstawa jest, natomiast brakuje nam podstawy prawnej do tego, żeby Rada mogła uwzględnić tą petycję tak, jak oczekuje wnioskodawca, czyli poprzez wprowadzenie tego typu rozwiązań. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie mecenasie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Jestem za. Włączę się. Panie przewodniczący, 14 głosów. Nie wiem.
13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Tym samym przyjęliśmy uchwałę numer 47/324/22. Przechodzę do kolejnej uchwały, a mianowicie projekt uchwały w sprawie powierzenia burmistrzowi Ciechocinka ustalenia cen za korzystanie z kempingu położonego przy ulicy Kolejowej. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Barczak. Panie przewodniczący, komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, komisja oświaty, kultury, sportu i turystyki miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Pan radny Wiliński. Panie przewodniczący, komisja finansowo-budżetowa planowania i współpracy gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Głosujemy. Czy ktoś z państwa chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę. Głosujemy. Proszę bardzo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Jestem za. Pan Barczak. Za. Panie przewodniczący, 14 głosów za. Radny Barczak, tak jak w poprzednim głosowaniu, imiennie stwierdził, że jest za. Dziękuję bardzo. Tym samym przyjęliśmy uchwałę numer 47/325/22. Przechodzę do punktu 9. Informacje i sprawozdania. Panie przewodniczący, ja proponuję, abyśmy punkt informacje i sprawozdania odnośnie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy miejskiej przyjęli, że komisje zapoznały się z powyższymi sprawozdaniami i informacjami na posiedzeniu komisji. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie wniosku złożonego przez pana radnego Wysołowskiego. Oczywiście, jeśli będą jakieś pytania ze strony państwa do kierowników jednostek, to bardzo proszę zadawać, bo kierownicy jednostek są obecni na dzisiejszej sesji. Proszę bardzo, sekretarz. Panie przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do państwa obecnych? Proszę bardzo, pan radny Józefowicz. Ja mam pytanie odnośnie sprawozdania z działalności MOPS-u. Może pójdę troszkę dalej, bardziej do raportu o stanie gminy, bo tam się pojawiła informacja odnośnie ilości osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Kobiety zostały ujęte w wieku 65+, natomiast mężczyźni zostali ujęci do wieku 60. I czy by ewentualnie można było do tego raportu uzupełnić mniej więcej w tej samej grupie wiekowej, czyli rozumiem wiek produkcyjny i poprodukcyjny, natomiast mi tam brakowało tego przedziału 5 lat dla mężczyzn, o ile dobrze pamiętam. I to nawet nie na dzisiaj, pani dyrektor, tylko żeby podejść do tego tak bardziej, znaczy okej, jest wszystko, tylko mi tego uzupełnienia tam brakowało, tych 5 lat, gdzie one się znalazły i w jakim wieku te osoby są i w jakiej liczbie. Dziękuję. Proszę, pani dyrektor. Dzień dobry państwu. Ja tylko chciałam uzupełnić, że tam nie ma możliwości podania tego wieku, dlatego że wiek produkcyjny u mężczyzn to jest troszkę inny niż u kobiet. W związku z tym my corocznie robimy taką tabelę i na podstawie danych, których mamy zgromadzone.
No wiadomo jest, że mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 i wzgórę, więc ja nie mam takich danych, żeby to uzupełnić. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, przechodzę do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty. Ja pozwolę sobie jako pierwszy poinformować Państwa, że sesja absolutoryjna jest planowana na 30 czerwca. 30 czerwca. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Ja, panie przewodniczący, chciałbym się zapytać. Można? Ja mam takie pytanie, ponieważ sesja powinna być transmitowana online. Ja w tej chwili nie widzę tego, a chyba mamy taki obowiązek. Dlatego też moje pytanie, co się stało, co jest przyczyną, a być może ja czegoś coś źle robię. Proszę o wyjaśnienie. Proszę bardzo, proszę pana informatyka. Pan Łukasz mówi, że jest nagrywana. Zweryfikujemy tę informację. Na pewno jest również rejestrowana, więc jeżeli byłyby jakieś kłopoty transmisyjne, to po sesji na pewno pojawi się ona za chwilę. Dobrze, dziękuję bardzo. A. Nie widzę więcej. Proszę bardzo, pan radny Zieliński. Szanowni państwo, korzystając z obecności pana prezesa Okulicza, powiem tak. Panie prezesie, my jesteśmy w XXI wieku. Ci panowie, którzy opróżniają pojemniki, oni muszą sobie zdawać sprawę z tego, że muszą wykonywać swoją pracę starannie i muszą zostawiać po sobie porządek. Ja już zwracałem im uwagę kilkakrotnie, że jeżeli mają kubełek z uchwytem na zewnątrz, to niech go tak z powrotem wstawi. Natomiast tak jakby złośliwie, bo ja już kiedyś w oknie będąc słyszałem komentarze, kto tu mieszka, no, tak, takie ich jest zdanie o mnie, no ale chciałbym, żeby uchwyt, który jest na zewnątrz, który pozwala na wyciąganie pojemnika i wkładanie, tak był. Czego ten pan, który wkłada ten pojemnik, nie może zrozumieć, bo ja się do nich zwracałem dwukrotnie, żeby mi tego pojemnika nie odwracali. No robi to z uporem godnym podziwu. No muszą mieć jakąś miotełkę, posprzątać po sobie ten teren, gdzie te kubełki wrzucają. Właśnie to nie są jakieś wymagania chyba z mojej strony wielkie, bo ja takie głosy słyszałem, że zostawiają po sobie nieporządek. Wystarczy zamieść i koniec, i nikt się nie będzie czepiał. A tak to się czepiam ja. Tyle w tej materii. Dziękuję. Czy ktoś pan radny Józewicz? Pytanie organizacyjne. Pan prezes CTBS był zapraszany na sesję, bo nie jako wiem. Jedyny chyba nie przybył. Był zaproszony. Był zaproszony. Dziękuję. Nie, obecny prezes. Proszę Państwa, zatem zakończyliśmy program dzisiejszej sesji. Proszę o powstanie. Sesji Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim za aktywny udział w sesji.